Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro oraz Aktor. Siema. I witamy was w czwartym odcinku z Project Zomboid. Co dzisiaj, Aktorku, będziemy robić? Albo co może dzisiaj zrobiłeś, bo ty podobno tam grałeś troszeczkę. Ja akurat nic nie tkałem ostatnio, ale plany są jakieś, nie? Jakie masz plany? Bo ja żadnych. Ja to chwilowo myślę, czy możemy jechać na te magazyny tam. No w sumie przydałoby się, albo mam inny pomysł. Aktor, mam inny pomysł. No. Pamiętasz ten tartak, który mijaliśmy kiedyś, jak jechaliśmy do miasta? Chodzi ci, czekaj, zobaczysz na mapie na tym starym. On jest daleko, daleko. Praktycznie przy tej głównej drodze, co masz taki zakręt w górę do miasta już prosto. Widzę, tam jest tak na brązowo, taka ścieżka. Chodzi ci o ten taki żółty domek, tak? Obok, jeszcze niżej troszeczkę. A, tam jest tartak. A my teoretycznie potrzebujemy dużo desek, żeby sobie porobić skrzynki, etc., etc. Chociaż te skrzynki w sumie nie są jakieś znakomite, bo one... A nie, one mają 40 aż. Będzie gdzie przechowywać. No to one są ciekawe w takim razie. Ale poczekaj, bo ja w sumie nie wiem, czy da się przenosić te skrzynki. Da się podnieść. Dobra. Jednak nie da się podnieść. No i... Ale trzy detki wyleciały, więc w sumie tylko gwoździe straciliśmy. No ale dobra, i tak nie będę już tego stawiał tutaj, bo mamy zamiar się przenieść, prawda? No, za niedługi czas będzie trzeba gdzieś się przenieść, tylko pytanie, czy robimy to gdzieś w pobliskim domu tutaj, czy chcemy to robić na jakimś odrębnym terenie, gdzie indziej gdzieś mniejszej ilości zombie może, tak? Szczerze powiedziawszy, zastanawiałem się, czy właśnie nie rozbudować by się gdzieś koło tej głównej drogi niedaleko tartaku. Nie wiem, czy widzisz ten żółty budynek obok tego tartaku. No, widzę. I teoretycznie jeszcze wcześniej jest taki skręt w prawo, czy w dół, no teoretycznie. Jeszcze wcześniej. No, widzę. Możemy zwiedzić tam przy okazji. Możliwe, że będzie tam coś do obicia, w sensie jakiś domek czy coś takiego. I tam teoretycznie moglibyśmy się gdzieś rozbudować i wiesz, mielibyśmy fajną drogę do miasta, no bo to już byłoby znacznie bliżej. I tak naprawdę główną drogę do tego miasteczka małego, co jesteśmy teraz. No i mielibyśmy co eksplorować w sumie. Tak, a w szczególności, że byłoby tam mniej zombie, no bo wiadomo, tam są lasy i tym podobne. Więc myślę, że fajnie by było się tam przenieść, nie rozbudować się stricte w mieście, no bo wiadomo, tu jest dużo zombie. W szczególności, że niedługo czeka nas event z helikopterem. Już za niedługo. Znaczy, to jest losowo. To jest coś takiego właśnie jak w Don't Starve, o którym mówiłeś wcześniej na prywatnym. Ten event z psami. Kojarzysz? Szczerze nie kojarzę, bo nigdy nie grałem. A, no to nie skojarzysz. Dobra, nieważne. No ale ogólnie ten event jest losowy, więc i tak trzeba zmienić już mniej więcej miejscówkę, zlokować się. No dobra, tylko pytanie, to robimy to teraz, czy później, jak wyczyścimy to miejsce? Ja bym zrobił to już teraz. Dobra, w sensie zobaczył, co tam w ogóle jest. Tylko pytanie, czy masz jakiś drugi plecak może? No właśnie nie. Mam worek na śmieci, bo worek na śmieci, z tego co widziałem w craftingu, jest potrzebny do zbierania deszczówki. W sensie, bo mam tylko foliową torbę, mogę ją tak wziąć sobie w drugą rękę i... No wiem, no bo ty tak to nie będziesz mógł ją teoretycznie używać jako na plecy. No niestety nie mam, Aktorku, więc nie pomogę ci w tym wypadku. Ale wiesz co, mam inny plan. Jak będziemy jechać już do tartaku, widziałem, że tam kręciły się zombiaki z torbami na plecach. Dobra, to będzie można parę powybijać, tylko przeczytam trochę gazet, a w sumie to tylko jedną. Tylko ja bym jeszcze się przespał, bo już mam senność. No też, znaczy ja mam minimalną, ale... Znaczy, no ja też mam minimalną, ale to i tak już teraz byśmy nie polecieli z tym koksem. I dopiero tak naprawdę w tamtym miejscu moglibyśmy rozpocząć naszą eksplorację już całkowitą, no bo wiadomo, tutaj te skrzynki i tak dalej, no niby to jest jakoś rozlokowane. Ale wiesz, jedzenie mamy po części tu i tu i na górze i tak dalej, a myślę, że to jest bez sensu. Trzeba zrobić taki jeden główny magazyn, gdzie będziemy mogli wszystkie te nasze śmieci składować. Czysto teoretycznie w tartaku, jakby już nam zabrakło wody i jedzenia i tak dalej, to moglibyśmy tam zrobić farmę, którą odblokowuje się później. Mhm.
Ciekawe, czy tu gdzieś jeszcze jest jakaś woda czy coś. To mnie bardzo interesuje, no bo wiadomo, bez wody to my daleko nie przeżyjemy. No. Nie wiem, czy w torbie jakieś A nie czy mam. mówię tu bardziej o perspektywie dalszej, nie? A, dobra. Dobra. Bo tak, bo wodę mamy tutaj minimalnie, mamy jakieś piwo i tak dalej, ale to Tak, nie ale to wiesz, to jednak jest skończalne źródło naszej wody. przebierzemy to chwilowo i po prostu będziemy liczyć się, że po drodze coś znajdziemy. Czy nie, ja mówię w dalszej perspektywie. W 40 którymś dniu nam wyłączył tą wodę, więc też trzeba na to uważać. Idę spać, bo... No, to chodź spać i zaraz wyruszamy na wyprawę. Zresztą my nawet tego budynku sobie nie możemy zabezpieczyć, więc to jest słabe w tym wypadku. No, bo to był startowy domek, to... No, więc tu jest lipa. Dobra, ja już śpię. Dobra, leci już. I myślę, że tak koło 4-5 możemy już się zacząć przygotowywać. W szczególności, że jeszcze mam nudnawo, więc książkę przeczytam czy coś. Ja chwilowo nie mam nic, więc jest to okej. To ja takiego szczęścia nie mam. Dobra, Ale 4:30 pobudka, wstajemy. głodówka się zaczęła. A to u mnie widzisz, nie? Nawpierdalałem się chipsów i czerków na sam koniec. No jeszcze mnie żeś wyjebał. Dzięki, kurwa, krwawienie mi wpadło. Lewa Serio, stopa, kurwa? tak, lewa stopa zadrapanie. Coś upuściłem chyba, czapkę. Kurwa, jak? Jezu, ten to mnie, kurwa. Jak zwykle, musiał mnie sponiewierać. Nie wiem, myślę, może grejpfruta na później zostawię, bo to później dużo pragnienia i głodu usuwa. Nie wiem, sobie plasterka przyczepić. Nie wiem, czy troszkę nie jest za cicho. Dobra, to popakuję w torbę jedzenie i... Trochę chyba jest za cicho to wszystko. To sobie tam popakuję, sobie dźwięk przy okazji troszeczkę ogarnę. Mamy jakieś puste butelki? Wiesz co, ja mam dwie butelki z wodą. Ale gdzieś Znaczy, tu widziałem teoretycznie. jakbyś miał, to możesz tutaj napełnić je wodą. Butelka po burbonie z wodą masz w razie czego? Cappuccino. Cappuccino to nie chcemy. Deski nie, to też nie. Kostka burionowa, tego jeść nie będę, zapomnij. Raczej do puszek. Chyba ja. A nie, ty mi zabrałeś. Puszka do zup. Puszka zupy. To jak otworzysz, to weź wrzuć to z powrotem. Ja w sensie otwierasz do Otwierasz, końca. no. Ja już wrzucam. I żeś mi opierdolił. Tak, opierdoliłeś mi kurwa moje jedzonko, które wziąłem. Serio? Tak. W sensie, które to jakby było? Puszka sosu bolognese, coś takiego było. A, bolońskiego, O, dobra. no. Dobra, Czekaj, to zjem co innego, spokojnie. w sensie odłożyłem, bo myślałem, że będziesz po prostu to brał, bo ta torba też jest taka 8 pojemności, to... Znaczy ja liczę na to, że nam się uda znaleźć cokolwiek. Dobra, otwierasz do puszek, ty weźmiesz. A, to ty bierzesz ten otwierasz, tak? W sensie pytam, czy ty bierzesz, Nie, bo nie wiem, czy to nie. chodzi. Ja chciałem tylko teraz zjeść. A, dobra. To pakuję już to wszystko. A, muszę chili zostawić, bo mam obciążenie. Dobra, metalowy pręt sobie zabieram tu. Resztę takich rzeczy podręcznych, w sensie takich bardziej modulcowych, takich do użycia, nie? Będziesz musiał chyba ty wziąć, bo ja Ale co ty mam. tam chcesz do budulcowych rzeczy wziąć? Nie rozumiem. Nie, w sensie, bo mam te jakieś gwoździe i tak dalej, jeżeli A tam jest coś nie, potrzebne. spokojnie, my przyjdziemy na zwiad, nie? Nie ma co sobie zawalać rzeczy, bo to jest bez sensu. Pojedziemy najpierw na zwiad, zobaczymy, co tam w ogóle znajdziemy. I dopiero będziemy się przenosić.
niepokój, Jedziemy, nerwowość. tylko chyba twoim jedziemy, co? A twój co, już siadł? W sensie, pamiętasz, co z nim ostatnio było? A, coś tam było faktycznie. Ale ty prowadzisz. Czekaj, teoretycznie odpalił. Poczekaj, zobaczę jak stan silnika i maski. Maska 33%, silnik... Ty masz silnik 100%. Masz bardzo dobry samochód, masz lepszy niż ja. No to jeżeli lepszy, no to... Dobra. To co? Doprowadź i... No dobra. Tu w prawo. Cały czas prosto. Mogłeś prosto jechać. Tu w lewo. Bo się ich tu narobiło. Staraj się ich nie potrącać, bo sobie maskę rozpieprzysz. Tu w prawo. Dobra. Następna w lewo. I do głównej ulicy. I na głównej ulicy w prawo. Cały czas prosto. W sensie tylko będziesz musiał mówić, bo nie mam jakby tego terenu nawet odkrytego. Dobra, śmiało. Prawo. Tak. Do głównej drogi właśnie tutaj w prawo. I cały czas prosto. Starusieńki czas prosto. Potrącić to... To jednak tak łatwo się nie jeździ. Slalom. Ci mówiłem, że to nie jest takie proste. To żeś mi nie wierzył. Przy okazji to może sobie zapalę papierosa. Ciekawe jak tak można prowadzić torebkę od Biedronki. Na kolano. Da się, wierz mi, da się. Testował w prawdziwym życiu. Testowałem. Kiedyś jak ja transportera nie miałem, to z kotem na kolanach jechałem. To cud, że mandatu nie dostałem, bo nie wolno tak jeździć. No ale nie było opcji, to było trzeba coś wykombinować. Ła, ktoś z ciebie kierowcy to nie będzie. No nie będzie po takiej drodze. Spokojnie, mam 200 godzin w Eurotrucku. Widać. Panie, bo pan zaraz przypierdolisz. Coś lutujemy? Czy... Nie. I pierwsza droga w prawo, która teraz będzie. Ale to jeszcze spokojnie. Aktor, naprawdę. Nie zobaczyłem tego. Policja się nie będzie pytać, czy widziałeś pieszego na pasach. Żadnego kierowcy nie zapyta, jak potrąci pewną babcię. Pewnego sportowca. Nie wiem, pod randą będę trochę tutaj. I tu tutaj, w prawo. Tutaj w prawo, dobra. Przejedźmy, zobaczmy, czy w ogóle tutaj jest jakikolwiek sens. Bawić. Tutaj w prawo czy coś? No dobra, zobacz co jest w prawo. Jakaś farma, jak tutaj będzie, wiesz co? No dobra, dobrze jedziesz. Jest typ z torbą. Stój. Dasz sobie radę, czy... Nie wiem.
Dobra, dam sobie radę. Dobra, leży. Lecą kolejne. Tylko nie wiem, czy tutaj go nie ma. Bokserki, buty, majtki. Nie? Tutaj chyba był. Ej, kurwa, on chyba uciekł. Idą kolejne. O, tu jest, ale... Ha, panie, to jest plecak turystyczny, który ja zabieram. Ale jest kolejny plecak turystyczny, więc raz. Jak możesz, to pomóż. Już idę? O. Stój. Padalcu. Dobra, i gdzie jest ta zwykła? Tu jest nie, są dwa plecaki turystyczne. Tutaj, tu jest typek z plecakiem, o tu, gdzie stoję na nim. A u mnie to w ogóle nikt nie leży. A to poczekaj, wyrzucę z niego. Leży. No to mamy we dwójkę już zarąbiste plecaki. Ale i tak będę chodził z torebką z Biedronki. Torba sportowa ma mniej definitywnie niż plecak turystyczny. Plecak ma redukcję wagi 70 i pojemność 20, a torba turystyczna, czy sportowa, przepraszam, ma 65 i pojemność 18. Chcesz tutaj samochód zostawić, się tam kawałek przejść, czy... Wiesz co, teoretycznie tak, możemy tak zrobić, jak najbardziej. Sofie, tam mamy już budynek, nie? Mhm. Aktor, jakbyś chciał, to masz kamizelkę myśliwską. I koszulę wojskową. Kamizelkę to chyba wezmę. Gdzie mam? Czekaj. Tutaj masz. Tu masz koszulę wojskową, buty trekkingowe, które też są bardzo dobre. W sensie nie widzę, nie? Bo... A, no tak, zapomniałem, czekaj. Ja to powyrzucam. Rozebrałem go. Może buty wojskowe, jakbyś wolał. Kolejna koszula wojskowa i kolejne buty wojskowe. Buty trekkingowe kolejne. Suszona wołowinka, piwko, napoje. Chipsy. Łodziarka chyba zapewnia wytrzymałość, drogi panie. Coś tam idzie, bo tak drzewo. Chyba nie. Garnek co? Garnek z ryżem surowe. Co ja to włożę do samochodu? Ja czekam. No a nie da się, bo oczywiście samochód jest taki zajebisty. Dobra, odłożyłem to na tylne siedzenie. To czekam i idziemy już. Chcesz kolejną kamizelkę myśliwską? Czekaj. Daję kamuflaż. Nie. Tutaj leży w rejestrze. A to mogę w sumie chyba wsiąść, bo jej jeszcze nie mam. Chyba. No nie miałem. Tylko wezmę, wypiję połowę tej puszki. Bo... Mhm. A wiesz, że jak masz teoretycznie wodę na przykład w ekwipunku, to on sobie sam pije? Warto wiedzieć. Co tu jest? Oprócz większej ilości zombiaków. Nie ma tu zasadniczo dużo. Niby nie, ale... Worek z piaskiem, wiadro i łopata. Uuu, łopata! Łopaty ty bierzesz? Mhm, wziąłem. Jest kolejny budynek. I tam jeszcze jest jakaś taka szopka. Telewizor włączony. Metalowy pręt, gwoźdź. Gwoździe w sumie wezmę. Tak, gwoździe zbieramy. O, jest toj. Tylko nie da się niestety go otworzyć. Ej, o dziwo nie dostałem obciążenia, mam
11,99 obciążenie. Wyliczone. Szkoda, że tu nie ma studni. Bo ta miejscówka teoretycznie mi się podoba, powiem ci szczerze. Dużo miejsca na rozbudowę. Shopę można by było jako magazyn wykorzystać. Tu nie ma studni. Chodź mi pomóż z zombiakami tutaj obok tego głównego budynku. Czekaj, tylko przełożę to i już idę. Nawet mnie widziałeś chyba. Nie. Cały czas prosto. Won? Won dziadu? Dobra, zanim ty dojdziesz, to ja już sobie z nimi poradzę. Dobra, co wy tam mieliście? Bokserki, bokserki, kolczyki, a dupa. Nie mają nic fajnego. No dobra, czyli tak, tutaj widać, że jest jakiś kemping. Teoretycznie możemy jeszcze się przejść dalej. No chyba, że zwiedzimy jeszcze pobliskie te laski i tak dalej, żeby sprawdzić, czy na pewno nie ma studni. Możemy się przejść w sumie przez te tej pole, to jest ewentualnie pojechać główną tamtą drogą, co mieliśmy jechać centralnie, ale skręciliśmy tutaj. No wiem, dobra, to ja się jeszcze przejdę na te pola. Widzę, że i ty idziesz. Nie biegaj. W sumie. Nie ma sensu. Wiesz, trochę nie wiem, jak też to działa. I czy na przykład ta deszczówka się zbiera, jak pada deszcz i tak dalej. No tego niestety do takiego etapu nie dolazłem w Project Zomboid. Dobra, no tutaj niestety nie ma żadnej studni. Dobra, czyli wracamy do samochodu. Znaczy, biorę nadal pod uwagę to miejsce. Nie wiem, czy się da studnie wybudować, czy nie. Buduj ściana drzwi, ściana framuga, schody, podłoga z drewna, skrzynia, bar, meble, kompostownik. Idziemy już od razu do samochodu, czy jeszcze coś? Myślę, że możemy iść do samochodu. No to już idę tutaj tędy przez las. I dobra, i czekam. No już idę też. Pierwszy chipsy musiałem opierdolić, bo się troszeczkę zgłodziłem. No i patrz, i było warto, tak czy inaczej. Zdobyliśmy dwa plecaki zdobyliśmy, więc spoko, łopatę mamy. Fajnie, podoba mi się to. I teraz jedziemy dalej. Oczywiście. W szczególności, że nie ma tutaj dużo zombiaków. W porównaniu do tego, co jest w mieście, to jest naprawdę bardzo mało. I ta droga prowadzi dalej. No, ona prowadzi... Chyba... Jedziemy tędy, czy jedziemy... No dobra, przejedź tędy, no przejedź. Ale nie wysiadamy, po prostu robimy research i... Mi się wydaje, że tu jest jakaś taka po prostu dróżka, wiesz... W razie czego tam jeszcze się przejedziemy, jak będziemy wracać. Bo jak widać, nie zawsze prowadzą te ścieżki. Tu dawaj w prawo. Nie zawsze te ścieżki prowadzą do jakiegokolwiek zabudowania. Tam jest jakiś domek. Minęliśmy go, ale dobra. Dobra, tak, gdzie my jesteśmy? No my dojeżdżamy już do miasta. Wycofuj. Dojeżdżamy. Tylko powiedz, gdzie był ten domek. Tu po prawej stronie jesteś. Ale to musisz się zatrzymać i musimy chyba przejść piechotą, wiesz? Dobra, to tylko zgłasz. No tu.
Jeżeli czego, te drzewa można wyciąć bez problemu, więc... Jakąś drogę dojazdową bez problemu sobie zrobimy. Tu widzę, że jest jakiś... Faktori, że tak powiem. I w ogóle droga jest inna. A tu jest stacja! To co, no to baza. Może nie, ale... Deska. I masa śmieci. Taśma, nie. Wszystko tam otwarte, tylko kibel zamknięty. Deski chyba nie bierzemy, mamy ich trochę. Na razie nie. Czasopisma zbieram. Czasopisma, ołówki, książki. No książki to wiadomo, zawsze trzeba zbierać, bo to jest priorytet. Pudełko spinaczy, tego nie biorę. Da się przejść? Nie da się przejść. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No ale tutaj dużo nie ma. Tutaj dużo nie ma, ale widziałem jeszcze skrzynię na zewnątrz. I jest pusta. Czy da się ją podnieść? To jest dobre pytanie. Słyszałeś to? Słyszałem. Kurwa, jakie te dźwięki są przerażające. Momentami tak. Niestety, ale chyba... Nie wzięło mi jej. Po prostu się rozpadła ta skrzynka, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że ta skrzynka się po prostu rozpadła. Chyba, że jedziemy... Nie, dobra, to mi się nie opłaca. Ale co? Nie, chciałem powiedzieć na to, co jedziemy torami, ale... Tory, w którejś tak... grze chyba... A nie, to w GTA. Dobra, nieważne. Więc to w GTA nie grałem. Kogoś coś zjadło. Ej, ale to czekaj, jeżeli dobrze widzę, teoretycznie... Tory kolejowe zaprowadziłyby nas bezpośrednio na ujejejej, na Tartak. Teorii. Dobra, wracam się do samochodu. Ja też już zaraz idę. Ty, panie, coś cię goni. No wiem. Dobra, zdążyłbyś. Sobie zapalę. Próbowasz coś. Dobra, gdzie jedziemy dalej? Cały czas prosto. A, bo dobra, to dobra, dobrze zrobiłeś. Myślałem, że się ja zagalopowałem, ale na szczęście nie. Co tu jest? Parking? Coś w stylu. To nie, dobra, zawracaj. Nie będzie problemu, jakbyś ty poprowadził. Ja muszę... Coś muszę zrobić, nie? Poczekaj, chyba masz tam w stacyjce. Mhm. Nawet nie gasiłeś silnika. Tylko wiesz, że jak ja będę prowadził, to się możemy wpierdolić w drzewa.